Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu z panem Józefem Kamyckim. Dzień dobry panie Józefie. Dzień dobry, panie witam Józefie, na chyba zostanie pan naszym stałym bywalcem, bo prelegentem, bo to bardzo duże zainteresowanie nie pan wzbudza. Nie mam nic przeciwko temu. Panie Józefie, polska doktryna gospodarcza. Czy my w ogóle w Polsce mamy jakąkolwiek doktrynę gospodarczą? No właśnie. Pytanie jest proste. Nie mamy. Nie mamy. Nikt się na ten temat nie zastanawiał. Za mojego świadomego życia nie było w ogóle żadnej poważnej dyskusji na ten temat. Ja to tak widzę. A czym w ogóle jest doktryna gospodarcza? To jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób narodowi, który zorganizował swoje państwo, zabezpieczyć dobrobyt. To mniej więcej o to chodzi. Żeby, prawda, podać jakieś przykłady, to na przykład Niemcy mieli takiego Friedricha Lichta, który im napisał zasady narodowej ekonomii politycznej. One sobie leżały, później pojawił się Bismarck, wyciągnął to i realizując te wytyczne postawił gospodarkę Niemiec na nogi. Co ciekawe, do Lichta powrócili także Koreańczycy i wzięli te same wytyczne, oczywiście inne czasy, inne problemy. I tu bym powiedział, dlaczego jest to takie ważne, bo jeżeli naród nie wytworzy swojej własnej doktryny, ponieważ ten obszar nie znosi w próżni, to się wpycha inna, wpycha się doktryna okupacyjna. I teraz my musimy powiedzieć dość. Polacy nie gęsi swoją doktrynę polityczną mają mieć. Ale czy istnieje jakieś rozwiązanie na to? Tak, ja powiem tak. To, co powiedziałem, ten obszar nie znosi próżni. Jeżeli nie ma naszej doktryny gospodarczej, to jest doktryna okupanta. I przecież to widać. Została tutaj przywleczona w postaci tak zwanego wolnego rynku. Czyli mieliśmy się dostosować do tego, co dyktują mocni na tym świecie. Tymczasem chociażby ten wspomniany Licht, czy nawet polityka gospodarcza, czy doktryna gospodarcza Anglii, one były takie, zdobyć przewagę konkurencyjną, prawda, stosując elementy protekcjonistyczne, a dopiero później wypływaj na szersze wody i wołaj wolnego rynku. Nas czeka okres protekcjonizmu państwowego, bez tego przy pomocy w tym świecie, jaki mamy narzucony, my mamy wyznaczone rolę peryferii gospodarczej i z tego się nie wyjdziemy z tego. Nikt nam nie wyłączy w tym kraju myślenia. Dlatego powołaliśmy tę Konfederację na rzecz reform ustrojowych, żeby próbować podjąć się tego zadania. Wspieraliśmy się 4 lata. Wiele koncepcji takich księżycowych odpadło, wiele ludzi też od nas odeszło, przychodzili nowi. Zostało w zasadzie to, co można by już nazwać takimi pewnego rodzaju pacta conventa dla Polaków. I trzonem tej doktryny naszej gospodarczej to jest nowa polityka monetarna. To trzeba te elementy zmienić. Na czym to miało polegać, nowa polityka monetarna? Generalnie tak. My przyjęliśmy koncepcję kreacji pieniądza jako opodatkowanego długu. To jest temat taki, którego być może nie da się wytłumaczyć w ciągu dwóch zdań, ale mniej więcej polega to na tym, że jest nieograniczona ilość pieniędzy i kto ma zdolność kredytową, dlatego banki pieniądze wykreują. Nie ma czegoś takiego, jak kiedyś było złoto, prawda? Był parytet złota. Teraz jest. Niestety nie robią tego za darmo. Społeczeństwa płacą dosyć duże, prawda? I są obciążone dużymi, prawda, z tego względu obciążeniami, które dla Polski średnio szacuje się na około 130 miliardów złotych. To jest, ktoś to nazwał kradzieżą prawie doskonałą i jest to kradzież prawie doskonała. Właśnie, mi się wydawało, że pieniądz się emituje, a nie kreuje.
No właśnie. Wydawało się. Wydawało się. Jeżeli pan zerknie na sprawozdanie Narodowego Banku Polskiego, to pan nie znajdzie żadnego sprawozdania na temat emisji pieniądza, ale na temat kreacji pieniądza. Bo to jest troszeczkę inne zagadnienie. No, tak jak mówię, no chyba nie czas, żebyśmy omawiali tą całą sprawę. Temu poświęcimy jeden rozdział naszej, prawda, tego. Tylko warto wiedzieć, że pieniądz w tej chwili to jest dług. Dług zastąpił złoto, a ten, kto kreuje dług, ten się bogaci. Czyli no zamiast parytetu złota mamy parytet długu. Parytet długu. Tak, bardzo mądre. Dług zastąpił złoto. Mhm. Tylko że złota nie musieliśmy oddawać, a dług musimy. Dług musimy. Ktoś sobie wyczarowuje z powietrza, a my musimy dać już żywą gotóweczkę. To jest, jeszcze raz powtórzę, ktoś to nazwał kradzieżą prawie doskonałą, bo nie widać tego z poziomu gospodarstwa domowego. Ludzie tego nie czują, nauczyciele tego ludziom nie tłumaczą, profesorowie też. Na moje pytanie, często, prawda, zadawane, skąd się biorą pieniądze, to nawet bardzo poważni ludzie, po których można by się więcej spodziewać, mówią, pieniądze są, bo były. No to ja mówię tak, no zostały stworzone w 8 tajnym dniu Genesis i przekazane pewnemu narodowi wybranemu, a my możemy sobie te pieniążki u nich pożyczać. No, nie muszą kopać złota, nie muszą wydawać wojen, żeby, prawda, odebrać złoto Zulusom czy tam jeszcze kimś innym. Kreuje się pieniądz z powietrza i się, prawda, wypożycza komu trzeba. No tak, ale no, jesteśmy w stanie to zmienić, na pewno. Oczywiście, że tak. A jak funkcjonują inne państwa? Czy wszystkie państwa teraz obecnie funkcjonują na tych samych zasadach, czyli na zasadach tego parytetu długu? To jest tak. Ta architektura monetarna, która w tej chwili obowiązuje, to nie było coś przemyślanego. Że oto zebrał się jakiś tam konwent najtęższych głów i zlecono im, opracujcie nową architekturę monetarną, bo odeszliśmy od parytetu złota w 1971 czy 72 roku, pamiętna data, no trzeba to jakoś uporządkować. Został ten system monetarny, powstał na takiej zasadzie, róbcie coś, bo nam się na głowę wali. Po odejściu od parytetu złota, gdy ten hamulec, prawda, emisji pieniądza czy kreacji pieniądza przestał troszeczkę dawać, w Stanach Zjednoczonych sypnęło potężną inflacją, która tam wynosiła wtedy ponad 18% i to było takie zadanie. Z dnia na dzień trzeba było coś robić. No i wtedy wymyślono rezerwy cząstkowe i stopy procentowe. Te dwie. I do tego czasu ta prowizorka się trzyma. I nie jest tak, żeby świat nie myślał, w jaki sposób to zrobić. Powstały dwie takie koncepcje. Pierwsza koncepcja to jest koncepcja Modern Money Theory, czyli ta teoria pieniądza, nowoczesna teoria pieniądza, za której opowiedziało się ileś tam nazwisk, prawda, luminarzy ekonomicznych. I druga teoria pieniądza to jest tak zwany pieniądz suwerenny, czyli sovereign money, za którą też się opowiada wiele środowisk. Jeżeli chodzi o tą drugą teorią, bo akurat nie jesteśmy nią zainteresowani, czyli teoria pieniądza suwerennego, to ona już wchodzi, jakby to powiedzieć, na etap realizacyjny, bo tą drogą idzie Islandia. Niedaleko odbyło się referendum w Szwajcarii, która też chce tą drogą iść. To jest nawiązanie do starej jak świat teorii ilościowej teorii pieniądza i emisji, czyli powrót do emisji pieniądza przez Narodowy Bank Bank Narodowy i rozprowadzania go nieodpłatnie do społeczeństwa, żeby wyrównać spadek wartości nabywczej, który powstaje na skutek inflacji i niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB. Bo jeżeli nie byłoby żadnego ruchu, prawda, cenowego, jeżeli nie byłoby ruchu gospodarczego, to ta ilość pieniądza, która jest, ona by wystarczała. Inflacja i wzrost PKB zakłócają równowagę. I żeby
dojść do poziomu równowagi, państwa jest zobowiązane do emisji pieniądza. My mamy artykuł 227 Konstytucji, który o tym mówi. Natomiast w artykule 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim jest ewidentnie łamany. A co mówi artykuł 4? Mówi, że my możemy sobie pożyczyć pieniążki w formie elektronicznej, a jak nam trzeba do wewnętrznych rozrachunków bilonu albo banknotów, to możemy zamienić formę pieniądza pożyczonego elektronicznego na znaki pieniężne. To jest ograniczenie. Czyli prawdziwym pieniądzem jest dług? Prawdziwym pieniądzem jest dług. A to, co mamy w portfelu, to jest znak pieniężny. Znak pieniężny, nie wiadomo, czy to są pieniądze. Niektórzy konstytucjonaliści zaczynają się zastanawiać, czy to, co my nosimy w portfelach, to są pieniądze. No dobrze, ale czy nie istnieją tutaj jakieś zagrożenia? Bo wiadomo, że we współczesnym świecie, jeżeli jakieś państwo zaczyna się wyłamywać lub też chce powrócić chociażby do parytetu złota, to zaraz inne, silniejsze od niego państwa próbują szerzyć na jego terenie demokrację w sposób, tak, średnio mówiąc, militarny. Tak jest, tak jest. No, światem niestety rządzą lotniskowce, tylko że nie da się pokonać społeczeństwa świadomego. Jest nałożone embargo na wiedzę o systemie monetarnym i tutaj ten wierszyk Puszkina, bezmyślne paście się narody, działa. Jak mówimy o tym, że jesteśmy okradani na te ileś tam miliardów złotych, to ludzie nie wierzą. Po prostu nie wierzą. Echa wyparcia. Nie powiedział im nauczyciel, nie powiedział im profesor. Czyli tego nie ma. To nie ma. Tak, telewizja nie też ma. O tym nie mówi. Telewizja też o czym nie mówi. Pieniądze można albo pożyczyć, tak, albo ukraść. Innej możliwości ponoć nie ma. Albo zarobić, no jeszcze można zarobić. A to, że obowiązkiem państwa jest kreacja pieniądza, żeby eliminować skutki tych zaburzeń monetarnych, to znaczy inflacji i wzrostu PKB, o tym nie mówi się nic. No dobrze, to ja się zapytam jeszcze inaczej. Jeżeli ktoś nam pożycza pieniądze na jakiś odpowiedni procent, bo oczywiście nikt tego za darmo nie robi, to czy pożycza, znaczy czy daje nam, czy kreuje nam również pieniądze na odsetki od tej pożyczki? No nie, tego nie robi. Odsetki mają wytworzyć głód monetarny, czyli zapotrzebowanie na kolejną pożyczkę. Bo dług to co? To jest nowoczesne złoto. Tak? Czyli system bankowy jest tak skonstruowany, żeby cały czas produkował zapotrzebowanie na dług. Czyli ja ci pożyczę stówę, ale oddaj mi 105. Dokładnie, a na te 5 znowu weź następną pożyczkę. No bo tych 5 ja nie ci pożyczę, ma. Bo tych 5 ja nie ma w systemie. Tych 5 nie ma. No. Ciekawe, bardzo sprytny system, tak? Sprytny dla niektórych. Czym zajmuje się Konfederacja na rzecz reform ustrojowych? To powiem tak, skąd się to wzięło. Spotkaliśmy się na takiej konferencji w Warszawie. Pieniądz, praca, własność od Staszica, Zdziechowskiego, Wieleżyńskiego i co dalej. No doszliśmy do wniosku, że dobrze, gadać można, ale trzeba po prostu jakiś ślad po sobie zostawić, bo tłum, dopóki nie skonkretyzuje swoich żądań, to on jest dla władzy niegroźny. Niegroźny. Powiedzieliśmy sobie, my musimy to wyartykułować. I ta cała Konfederacja to jest takie luźne stowarzyszenie osób fizycznych i prawnych, które zadeklarowały się pracować na rzecz wypracowania właśnie tego stanowiska uzgodnionego w kluczowych aspektach polityki gospodarczej i ustrojowej państwa. Oczywiście powołaliśmy stowarzyszenie, bo żeby działać, to trzeba mieć pieczątkę i trzeba mieć konto bankowe, ale działamy na zasadzie struktury sieciowej, czyli
Są kierownicy poszczególnych tematów, którzy mobilizują ludzi do poszczególnych, prawda, do poszczególnych prac. Jeżeli znajdą, prawda, aplauz wśród znajomych, głównie znajomych, to dochodzi do jakiegoś tam działania konkretnego. No, my koncentrujemy się na organizacji sejmików, tak to nazwaliśmy, bo to jest etap dyskusji. Trzy konferencje zorganizowaliśmy też w Sejmie na początku tego roku. 29 stycznia była konferencja na temat związków gospodarczych o integracji produktowej. W lutym była konferencja na temat architektury monetarnej. W marcu była konferencja na temat ustroju samorządowego, powszechnego samorządu gospodarczego. Także dla mnie jest to pewnego rodzaju zdziwieniem, że ta struktura sieciowa, nie mająca jakichś dużych, prawda, środków, czy no, sekretarek, prezesów i tak dalej, działa. Jednak okazuje się, że Polacy chyba mają coś z tego sejmikowania. Jeżeli się wzywa do ważnej dla państwa pracy, to potrafią się zmobilizować i coś zrobić. I właśnie przygotowujemy się w tej chwili po 4 latach dyskusji, wykłócania się o opublikowaniu tych podstawowych filarów naszej doktryny gospodarczej. Ten sejmik będziemy chcieli zrobić na przełomie września i sierpnia i września, bo chcemy jeszcze skorzystać z taniej bazy noclegowej w akademikach. Najprawdopodobniej odbędzie się to w Łodzi, żeby powiedzieć, dyskutowaliśmy, naszym zdaniem takie a takie rozwiązania powinny służyć Polsce i Polakom. Czy na takie sejmiki mogą przyjeżdżać tylko członkowie stowarzyszenia? Czy... Nie. To jest otwarte dla każdego. Mhm. Do tego naszego stowarzyszenia, do Konfederacji nie trzeba się ani zapisywać, ani wypisywać. Tylko jeżeli kogoś dany temat interesuje, na przykład ostatnio ten temat związków gospodarczych o integracji produktowej dosyć intensywnie zainteresował przedsiębiorców, to oni działają tylko w tym temacie, prawda, nie wychodzą na inne następne tematy. To takie jest, tak jak mówię, struktura sieciowa. Troszeczkę inaczej to działa niż struktura taka zhierarchizowana. Czasem niektórzy mają nam to za złe, ale to działa, po prostu to działa. No tak, ale to wynika z tego, że wy się zajmujecie głównymi problemami ustrojowymi państwa, tak? Czyli czymś, co powinny się zająć partie polityczne, po pierwsze, bo po to są tworzone przecież, żeby zmieniać naszą przyszłość w dobrym kierunku, tak? A oni tylko obiecują, a później kończą na tych obietnicach, tak? Po wyborach. Powinien zmieniać to Sejm, Senat, tak? No coś, co jest podstawą, co leży u podstaw naszego społeczeństwa. No i tu mamy demokrację. Demokrację. Jak się kiedyś otwierało podręcznik od podstaw tych doktryn polityczno-prawnych, to tam można było wyczytać, że istnieją partie o rodowodzie programowym i watahy wyborcze, czyli te montowane do przejęcia władzy. W Polsce przez ostatnie 20 parę lat nie zrodziła się ani jedna partia o rodowodzie programowym. To są dosyć takie ciekawe od czasu do czasu przypadki, że ktoś chce z jakiejś partii, prawda, wyciągnąć jakiś program, no to się pokazuje okładki, a komentarz jest taki: programy piszą tylko harcerzyki. Trzeba ogłupić naród i wygrać wybory. Trzeba mu coś przyobiecać. Trzeba wystawić ładne twarze, lokomotywy wyborcze, tu aktora, tam sportowca, tam jeszcze kogoś innego.
tacy, którzy biorą. Programem w tej chwili nie interesuje się żadna partia. Nie ma u nas partii o rodowodzie programowym. Są watahy wyborcze. I jeżeli my działamy, jeżeli nawet przebijamy się do opinii publicznej z pewnymi rozwiązaniami, to po to, żeby tą poprzeczkę progu politycznego troszeczkę podnieść, że nie panowie, nie będą decydowały krawaty, prawda, popas, nie? I garnitury typu business class, no trzeba coś ludziom powiedzieć, nie? Trzeba coś zrealizować w końcu, zrealizować. Tak? Ja, jak mnie zapraszają, no bo no nie powiem, że jestem zapraszany na różne jakieś takie spotkania, to wyrażam tą nadzieję, że wreszcie w Polsce powstanie jakaś partia o rodowodzie programowym. I mówimy w ten sposób, my coś mamy. My coś mamy, jeżeli chcecie, bierzcie z tego, co chcecie. To jest dorobek społeczeństwa. My tym nie handlujemy, nie robimy na tym copyright, prawda, że to jest nasz ten. Upominamy się o to, co dla Polaków powinno być dobrze. Co więcej, co było już w naszej tradycji. Bo przy każdym, praktycznie rzecz biorąc, naszym rozwiązaniu stoi jakieś nazwisko z historii, o którym Polacy nie wiedzą. Czyli jest to oparte na faktach, na doświadczeniach, które funkcjonowały. Dokładnie. Architektura monetarna to jest Jerzy Zdziechowski i jego koncepcja monetyzacji parytetu gospodarczego. Dla przypomnienia, minister skarbu w roku II Rzeczpospolitej 1925-1926. No dobrze, oprócz tych zagadnień Konfederacja zajmuje się jeszcze oczywiście tymi związkami gospodarczymi, które żeśmy omówili w zeszłym odcinku, ale zajmuje się również czymś takim sformułowaniem jak deproletaryzacja. No właśnie. Cóż to jest takiego? W obiegu potocznym mówi się, że z niewolnika nie będzie pracownika. Prawda? Czy nie? Tak się mówi. Tak się mówi. No i chodzi o to, żeby tę prawdę przekuć na rzeczywistość. Zrozumiało to wiele narodów. Zrozumiały to Stany Zjednoczone, wprowadzając ten plan pracowniczych własności akcji, ISOP. Zrozumiały to Niemcy, wprowadzając ustawę Betriebsverfassung Gesetz i Mitbestimmung Gesetz. Za nimi poszły większość krajów tutaj europejskich. A w Polsce tak jakby się czas zatrzymał, pomimo, że na naszych ziemiach w zasadzie ta koncepcja się zrobiła. Koncepcja spółki właścicielsko-pracowniczych Mariana Wieleżyńskiego, Gazolina S.A. I tutaj też nawiązujemy do tej koncepcji uwłaszczenia pracowników na majątku produkcji. Marian Wieleżyński, który no, przekuł tę koncepcję, że z niewolnika nie będzie pracownika, na realne działania, zastosował takie rozwiązanie, że pracownikom wypłacał enumerację, czyli coś, co było ekwiwalentem wzrostu kapitału firmy. Pracownicy podpisywali, prawda, że to biorą i jednocześnie wpłacali na swój kapitał, uczestnictwo w kapitale. Mhm. Dlatego, że korzystał z... Czy taka emisja akcji, coś pracownicza, coś tak, w tym tak, stylu. Tak, tak. Tylko, że to były czasy, Gazolina S.A. powstała jeszcze pod rządami Powszechnej Ustawy Handlowej Zaboru Austro-Węgierskiego i nie było tam właściwych dla upowszechnienia własności pracowniczych form własności, więc musiał się posługiwać akcją, nie? Także, że to było ten kapitał pracowników powstawał przez kapitalizację na imiennych kontach pracowniczych wzrostu aktywów firmy. Czyli pracownik nic nie płacił, a przedsiębiorca dzielił się tym, co zarobił.
znakomity efekt finansowy, no i propagandowy. I gospodarczy. I gospodarczy, tak, i gospodarczy. No, gazolina w okresie przedwojennym osiągnęła ponad 1000 pracowników. To było jedno z większych przedsiębiorstw, prawda? I próba jej akcje na rynku wzrosły no, bardzo wysoko i nawet próba przejęcia tego przez konsorcjum austriacko-amerykańskie, gdzie no, wielokrotnie, kilkadziesiątkrotnie przebili akcje tej gazoliny, pracownicy tych akcji nie sprzedali. Twierdząc, że jeżeli dla Amerykanów czy Austriaków te akcje są tyle warte, to dla nich też są tyle warte. Chociaż z dnia na dzień mogli być prawie milionerami. To jest właśnie wychowanie tego nowego człowieka. Ten człowiek, który nie jest najmitą, tylko myśli jak współwłaściciel. Nie? To nawet no, z przemówienia Wieleżyńskiego takie no, ładne słowa. No. Pracowaliście z pasją, nie? Bo poczuliście się współwłaścicielami. Oczywiście w doktrynie gospodarczej, która jest tutaj w tej chwili pod okupacją, której jest Polska, niczego takiego nie znajdziemy, prawda? Bo to nie o to chodzi. Tu ma okupant przyjść, zedrzeć skórę z pracownika, oczywiście nieźle płacąc wyższemu kierownictwu, żeby pełniła rolę karbowych. Czyli tą bardzo niewdzięczną rolę wyciskania, prawda, tych ostatnich potów z polskich pracowników. No burżuazja kompradorska, no tak bym to określił. Czyli mamy doświadczenia, mamy wzorce, mamy wiedzę, wiemy co funkcjonuje, jak funkcjonuje, tylko potrzeba teraz czego? Poparcia politycznego, poparcia społecznego? Trzeba, żeby się ludzie po prostu dowiedzieli. Wszystkiego trzeba, bo tak. Pracownicy się o partnerski model stosunków przemysłowych nie upomną z tego względu, że on nie jest dla pracowników taki wygodny. Trzeba brać na siebie odpowiedzialność. Rola najmity jest rolą wygodniejszą. Przychodzi się do kasy pod koniec miesiąca i mówi, proszę mi zapłacić, bo ja do tej pracy chodziłem, prawda? No, tak mniej więcej to wygląda. Ze względów doktrynalnych wszystko, co jest cokolwiek wspólne w naszym kraju, jest utrupiane. Wiedzy jest dużo na ten temat. Doświadczeń no, światowych jest bardzo dużo. Być może nawet rząd byłby skłonny, prawda, coś z tym fantem zrobić, bo takie docierają do nas wiadomości. Tylko nie można tego zrobić pod rządami kodeksu handlowego. Z tego względu, że kodeks handlowy instytucjonalizował konfliktowy model stosunków przemysłowych. Ja czytałem kodeks handlowy tuż przy wejściu do tego zmiany ustrojowej, bo chciałem się wiedzieć, co tam pisze. I słowo pracownik znalazłem tylko raz, że nie ma wpływu na nic. Tylko w takim kontekście. Pracownika traktuje się w kodeksie handlowym jak mówiący inwentarz, dosłownie. Dosłownie. I trzeba by rozszerzyć formułę kodeksu handlowego o prawo dla partnerskiego modelu stosunków przemysłowych. To, co powiedziałem, ja tu odnoszę się do Niemiec, bo akurat nie z tamtego obszaru, prawda, to prawodawstwo pierwszy raz poznałem, nie? Jeszcze za czasów komuny, prawda, bo interesowały mnie te rzeczy i miałem takie możliwości, że do tego dotarłem. No, to ja otwierałem oczy jakieś tam, no, Betrieber, prawda, Betriebsverwaltungsgesetz, czyli Betrieber, współwłaściciel, prawda. No to takie jakieś było, u nas był socjalizm, a tam był pracownik współwłaścicielem, prawda? Czyli oni poszli drogą Wieleżyńskiego, Tomasza Baty, nie, bo tutaj też takie rzeczy były, czyli Bata ten od butów? Tak, Bata ten od butów. Czyli jego firma też była oparta na tym modelu? Dokładnie, była oparta na tym modelu. Troszeczkę później niż Wieleżyński to zrobił, w związku z tym nie ma falmy pierwszeństwa, ale po
zlikwidowaniu przedsiębiorstwa Baty tutaj po, no, po wojnie, prawda, jak Sowieci tutaj przyszli. On wyniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam jego koncepcja została podchwycona jako employee funds, czyli plan pracowniczych własności akcji. On się, plan funduszów pracowniczych, bo to jest co innego. Nie akcje, tylko fundusze pracownicze. I miałem dane z 1968 roku, to w Stanach Zjednoczonych w tej formie współwłaścicieli było, żebym nie skłamał, bo mogę nie pamiętać, ale dużo ponad 40% przedsiębiorstw, gdzie pracownicy, będąc współwłaścicielami, odchodząc na emeryturę, szli, prawda, do kasy i mówi: proszę mi tu wypłacić mój majątek produkcyjny, który tutaj został uzbierany. Później ta sprawa troszeczkę przycichła z tego względu, że w latach 80., 90. było raptowne wyprowadzanie produkcji ze Stanów Zjednoczonych do krajów trzeciego świata. I samo motywowanie Amerykanów przestało być tak bardzo atrakcyjne, prawda? Ale no między innymi ten przy ESOP, przy Employee Stock Ownership Plan, pracował jeden z Polaków, Krzysztof Ludwiniak, którego będziemy mieli na tej naszej konferencji, który te sprawy doskonale zna i który też w tej chwili patronuje takiemu stowarzyszeniu związanym z propagacją własności pracowniczej. To przypomnijmy jeszcze w takim razie, kiedy odbędzie się ta konferencja i gdzie? Ogłosimy, bo tak, na razie chcemy tę konferencję zapowiedzieć trzema filmami. Trzema filmami, to znaczy jeden na temat architektury monetarnej, jeden na temat związków gospodarczych o integracji produktowej i trzeci materiał na temat właśnie partnerskiego modelu stosunków przemysłowych. I ponieważ mamy okres taki, jaki mamy, dogadywanie się z firmami, które by nam te materiały skręciły, idzie ciężko. Bo no wiadomo, każdy mają prawo, ale mamy nadzieję, że w przeciągu 2 tygodni tę pracę zakończymy. Później chcielibyśmy, żeby ten materiał pobuzował po internecie jeszcze minimum przez 2 tygodnie. Czyli chcielibyśmy się spotkać na przełomie sierpnia i września, ale bardziej września niż sierpnia. No ja ze względu na to, że koniec września będę miał dosyć zajęte, to chciałbym, żeby do 10 września ta polska doktryna gospodarcza, czyli tekst uzgodniony, został już na tym naszym sejmiku ogłoszony. No tak jak mówię, działamy bez funduszy. To jest na tej zasadzie, że trzeba kogoś poprosić, zaprosić, żeby się zgodził, popracować trochę, bo no musi się każdy zapoznać z tym dorobkiem, który mamy dotychczas, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego pewne rozwiązania poszliśmy w tym kierunku, a nie w innym, chociaż można było, prawda, w innym kierunku jeździć. To jest takie wewnętrzne dogadywanie, ale to właśnie to wewnętrzne dogadywanie to jest naszą pracą. Czyli w zasadzie sam sejmik to jest celebra, nie? A właściwa robota właśnie idzie podczas przygotowywania materiałów do takiego sejmiku. Czyli musimy stworzyć jakąś platformę, jakiś film, który ludziom wytłumaczy dokładnie, na czym to działa, jak to wyglądało od strony historycznej, od strony gospodarczej i wtedy poddajemy to pod dyskusję na takim sejmiku, tak? Dokładnie. Chcemy Polakom wytłumaczyć te podstawowe patenty okradania naszego kraju, których nie widać gołym okiem. I oczywiście rozwiązania. I rozwiązania, które by zapobiegały właśnie temu drenażowi polskiego kapitału, nie tylko finansowego, ale i intelektualnego, bo z tym jest bardzo dużo. My wyliczamy to na około 300 miliardów złotych rocznie, to co traci nasze państwo. Należy
Znaczy, ja tutaj od czasu do czasu muszę się z tych kwot wytłumaczyć. My jesteśmy potencjalnie bardzo bogatym krajem. Dlatego nas stać na to, żeby płacić taki haracz zagraniczny. Myśmy karmili przez 125 lat trzech naszych zaborców. Wykarmiliśmy dwie wojny światowe. Daliśmy się obłupić kompletnie, dokładnie podczas przemiany ustrojowej i naród się dźwiga. A jeszcze dodatkowo, gdybyśmy ograniczyli ten transfer kapitału i dóbr z naszego kraju, to naprawdę możemy wejść na poziom wzrostu gospodarczego typu Chiny lub inne państwa, które mają bardzo duży, prawda, wzrost gospodarczy. Jesteśmy w tym absolutnie przekonani. Tracimy na architekturze monetarnej około 130 miliardów złotych. Tracimy na tak zwanych cenach transferowych około 80 miliardów złotych. Tracimy około 100 miliardów złotych na dywidendach od obcego kapitału, który został tutaj wprowadzony podstępnie. Wymieniono złotówki na dolary. Powiedział, nie, odtąd nie będzie się do złotówkami posługiwać, bo my tu mam, prawda, euro robimy. To są te kwoty i o tych kwotach mówimy. I nie ma w tej chwili profesora, który by podjął rzeczową dyskusję, że jest inaczej. Bo tymi cyframi nawet premier się posługuje w niektórych przypadkach. Tylko to trzeba ludziom powiedzieć, bo ludzie nie wierzą. Nie wierzą. Jak to tak, no? Tak. I proszę Państwa, czas chyba wziąć się samemu za edukację finansową, edukację monetarną, bo to, co się dowiadujemy z telewizji, z dużych telewizorów, to jest po prostu papka i reklamówka i nic więcej. I na pewno nie służy to społeczeństwu. Panie Józefie, dziękuję bardzo. Ja liczę na to, że nam Pan będzie wszystko tłumaczył dokładnie, jakie mamy problemy, z czym związane i jak je rozwiązywać. Dziękuję serdecznie. Oczywiście. Za spotkanie i do następnego razu. No, do następnego razu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.